21-letnia Nikola Siwak o chorobie dowiedziała się podczas zmiany pracy. Niestety jej comiesięczna kuracja kosztuje obecnie kilka tysięcy złotych. Rodzice sami nie daliby rady uzbierać tak olbrzymich pieniędzy, dlatego przyjaciółka rodziny zorganizowała akcję charytatywną dla Nikoli. Została bez zasiłku chorobowego, bez ubezpieczenia, więc no, wszystko musi ponieść z własnych kosztów. Czasy są takie, a nie inne, że brakuje leków w szpitalu, więc też musi to kupić. Potrzebuje środków higieny osobistej, których można używać w trakcie brania chemii. Potrzebuje specjalnych tak zwanych nutradrinków, które pomagają jej się regenerować. W akcji można było obejrzeć pokazy Teatru Awatar, Złotych Dzieci i Krainy Muzycznej. Mnóstwo osób wzięło udział w licytacjach ciekawych przedmiotów oraz symbolicznie rzucało pieniądze do puszek. To jest tak niebywałe wsparcie, to jest taki kop, taki ogromny, po prostu takie uderzenie aż do tego, żeby działać, do tego, żeby walczyć w każdym momencie, w którym jutro już wracam tak naprawdę do szpitala na kolejny miesiąc, na kolejną chemię i chyba w każdym momencie, w którym będę wątpiła w cokolwiek, będę sobie przypominała to, co zobaczyłam tutaj, to wszystko, co się dzieje. Dziewczyna czeka teraz na kolejny etap walki z chorobą. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć tego, jak to się potoczy. Poszukujemy dawcy szpiku, bo jeszcze na ten moment nie mamy zgodnego dawcy dla mnie, więc też zachęcamy bardzo do rejestrowania się w bazach dawców przede wszystkim. No wiem, że poszukujemy dawców, a to, jak będzie wyglądać leczenie, tak naprawdę tego nawet nie wiedzą lekarze. Tak naprawdę wszystko zależy od tego, jak zareaguje na kolejną chemię. Dzięki akcji udało się zbierać ponad 12 tysięcy złotych.